umarła moja mamusia Barbara. Przed śmiercią powiedziała do mnie: postaraj się o odnowienie obrazu Matki Bożej, bo ja w tej niegowici postarałem się z Włoch o wiele sponsorów, żeby parafię odnowić. Powstał pomnik, jedyny na świecie przed parafią w Niegowici księdza Wojtyły, 3-metrowy z brązu, ale księdza. To wszystko z Włoch poprzywoziłem, ale został obraz. A na obraz miał srebrną sukienkę. Kiedy ja wszedłem, żeby zdjąć tą srebrną sukienkę, bo mieli odnawiać obraz, naprawdę usłyszałem taki wewnętrzny głos: zarwaj, zabierz mnie. A ja mówię: kto to powiedział? A Włosi byli obok, bo oni mieli się zająć renowacją obrazu. Ja cały czas mówię: kto tym głosem takim kobiecym, ciepłym powiedział: zabierz mnie? No i wtedy tak sobie już pomyślałem: może Matka Boża tak szepnęła mi do ucha? I wtedy poprosiłem, myślę, że nie, proboszcz mi nie da obrazu dużego. Więc wtedy poprosiłem malarkę. Mówię: proszę Pani, namaluje Pani obraz? Z Krakowa, mieszka niedaleko Sanktuarium Miłosierdzia. I ona kupiła płótno, zaczyna malować. I dzieje się rzecz dziwna, bo na płótnie nie pozostaje żaden obraz. Wszystko zlewa się w jeden różnokolor. Ona jest przejęta. Mówi: mnie to pierwszy raz się zdarza. Nie powstaje żaden wizerunek. Mówię: proszę Pani, musi Pani pojechać do Niegowici. Nie malować za zdjęcia w domu z fotografii, tylko trzeba przed oryginałem. A w Niegowici kultu już Matki Bożej nie ma. Nie było jakoś to, ten obraz nie był jakoś tak, no, podtrzymany. Kiedyś był ten kult. Karol Wojtyła modlił się przed nim bardzo wtedy, gdy przybył. No i kupiła drugie płótno. Ja byłem w Rzymie i mówię: no to niech Pani idzie do Niegowici. Wzięła płótno, idzie do samochodu i dostała nagle 40 stopni gorączki. Tak ją powaliło na ziemię, że nie mogła otworzyć samochodu. Więc ona z telefonu ledwo mówiła: nie wiem, co się ze mną dzieje. Proszę Ojca, ja nie namaluję tego obrazu. Ja wracam do mieszkania. 3 dni była w gorączce. A ja mówię: niech Pani jeszcze trzecia próba. Ja już wiem dlaczego. Bo Pani musi serce oczyścić. To będzie Matka Boża malować ten wizerunek. Ona mówi: ostatni raz i koniec. Załatwiłem jej rekolekcję u sióstr karmelitanek w Krakowie. Spędziła na rekolekcjach u nich zamknięciu. Mi się wydaje, że tydzień czasu. Tak sama chciała. I po tym tygodniu maluje ten obraz. Zawożę ten obraz do Watykanu. Proszę, to jest rok 2008, proszę papieża Benedykta XVI, opowiadam historię, by pobłogosławił obraz i mówię: no będę trzymał w moim mieszkaniu w Rzymie, no bo no chciałem mieć ten obraz ze mną. Ale Matka Boża miała inny plan, bo kiedy tego samego dnia poszedłem na Przeświętą obok Bazyliki Świętego Piotra do kościoła Grzegorza VII, Franciszka Anysa, i opowiedziałem o tym obrazie, oni mówią: przynieś go do kościoła. Była msza święta w niedzielę, cała niedziela ten obraz w kościele, wielu ludzi, zaproszonych gości, i zaczyna się ta niezwykła pielgrzymka. Zaczynają zapraszać, rozmawiać z księżmi proboszczami, do różnych parafii włoskich, do różnych miejsc, i ten obraz wędruje po Włoszech. Ja osobiście ten obraz zawiozłem, bo mnie proszono z tym obrazem, do 65 parafii włoskich. Modlitwa i tłumaczenie historii obrazu. Ale przychodzi choroba. Zachorowałem na chorobę nowotworową, więc wątroby, więc zaczynałem bywać sił. To jest rok 2008, więc nie był taki już moment. Moja terapia trwała prawie 2 lata, kiedy bardzo zaszczuplałem, są zresztą zdjęcia, wylatywały włosy, były momenty
ciężko, nie mogłem w nocy sypiać. No te wszystkie związane rzeczy z terapią przeszedłem. No i poprosił mnie ksiądz z Modeny, koło na północy Włoch, to jak koło Bolonii, abym przywiózł ten obraz na wniebowzięcie, bo parafia jego była wniebowzięcia Matki Bożej. Chciał, abym ten obraz tam przywiózł, a ja nie miałem sił go podnieść, ale pojechałem. Ten kolega, też Stanisław, prawdę mówiąc, wyjechał do Bolonii, do pociągu. Ja nie miałem siły z pociągu, żeby przenieść obraz. Pojechałem, bo miałem odprawić uroczystość u niego, a ja nie miałem siły odprawić. Mówię, Stasiu, ja ci nie odprawię mszy świętej w odpust, ale pozwól mi wieczorem 14 sierpnia w Wigilię odprawię mszę świętą, a ty jakoś musisz poradzić. Może powiem kazanie na siedząco. I tak ustawiliśmy. Ale dzień wcześniej w tej Wigilię, w niebowzięcia, ja odprawiałem, bo mało ludzi w kościele, to wiecie, mówi odpraw. Kiedy odprawiałem, obraz był oparty o ołtarz. I było mi bardzo ciężko, słabo było mi odprawić mszę świętą. I gdy już kończył, była komunia święta, ja sobie pomyślałem, a co tam już, nie będę odprawiał po komunii świętej. Uklęknąłem przed tym obrazem i wziąłem mikrofon. I są świadkowie, kiedy powiedziałem, Mario, zabierz mnie, bo ja tak nie mogę żyć. A jeśli chcesz, abym głosił Twoją miłość, abym mógł głosić to, jak bardzo kochasz, to porozmawiaj z Panem Jezusem. Będę to czynił. Wiesz, ja w tydzień czasu zacząłem do zdrowia, całkowicie. 2008 rok, a w 2012 roku poznaję postać świętego ojca Szarbera i rozpoczyna się pielgrzymka po Polsce, w różnych miejscach, w internecie będziecie mogli przeczytać. Znaczy Padre Jarek, ksiądz Jarek. I on mnie też zachwyca, Jan Paweł, ojciec Szarbel, ci dwa święci, którzy ukochali Matkę Bożą. A od 2012 roku jestem takim pielgrzymem, odprawiając w Europie, oczywiście za zgodą mojego biskupa. Narodziło się prawie 400 grup w różnych krajach świętego Szarbela. Nazywamy je domy modlitwy świętego Szarbela. W zasadzie byłem podwalił tego, to ja jeździłem do tych państw, parafii. Dzisiaj to piękna wspólnota zrodziła się. No i ja Panu Bogu dziękuję, bo dał mi nie tylko zdrowie, ale siłę. Od 2012 roku, w tym roku na koniec będzie 1 000 000 km, jakie zrobiłem dla ewangelizacji Europy. 1 000 000. I dlatego chcemy na Boże Narodzenie zrobić bal 1 000 000 dla Jezusa. Tyle kilometrów, a byłem chory, byłem, no w zasadzie myślałem o śmierci, a Matka Boża to wszystko ukazała. I ten obraz zawiozłem też do Medjugorje. W Medjugorje wydarzyła się rzecz niezwykła. Byli wtedy księża na rekolekcjach. I ojciec Miglienko, który dzisiaj jest prowincjałem, mówi do mnie, przynieś ten obraz, bo są księża z całego świata, by się pomodlili przed obrazem, przed którym zaczynam kapłaństwo Karol Wojtyła, powiedz o tym obrazie. I ja zawiozłem obraz. No i mieliśmy umówione spotkanie z innym proboszczem. Niedaleko Kryżowac, z tej Wielkiej Góry, jest parafia u Chorwata, proboszcza, który tam jest, i mówi, przywieź do mnie obraz, a to był czwartek. Ale w czwartek Iwan, ten, który ma objawienia, Iwan ma dla kapłanów i przyszedł na to spotkanie z księżmi. Tam ich było około 500 kapłanów. Obraz był przed księżmi, Iwan klęczał, był moment objawienia, a ja w ostatnim rzędzie i tylko mówiłem, żeby się już skończyło, wezmę obraz do autobusu, bo miałem 50 osób z Włoch, że pojedziemy do tej parafii z obrazem. Skończyło się moment objawienia Matki Bożej. Ja zabieram obraz, wsiadam do autokaru, położyłem obraz na kolanach, ruszyliśmy. Ale gdy klęczałem, przecież nie widzę Matki Bożej. Mówię, Maryjo, jedź z nami. W tym wizerunku
ja nie widzę Ciebie, ale wierzę, że Ty tu przychodzisz, jedź z nami. I gdy ruszyliśmy, mówiliśmy w tym autobusie Różaniec. I nagle z tego obrazu czuję zapach kwiatów, ale tak intensywny, a to był czas mojej choroby. Jeszcze. Myślałem, że to jakieś są skutki uboczne leków cały czas. Więc mówię, teraz jeszcze zapachy czuję. Ale w pewnym momencie sobie przypomniałem, że mówię, Matka Boża, i ten głos tak brzmiał w środku. Jedź z nami. Jestem tutaj. Ten sam głos, który usłyszałem, zawiesz mnie z Niegowici wtedy, taki sam głos usłyszałem. Jestem tutaj. A ja zapraszałem. Wiecie, ile trzeba było odwagi w autobusie? Wziąłem mikrofon i mówię, przestańcie teraz mówić zdrowaś Mario. Matka Boża jest tutaj. Ona jest tutaj. I mówię, Mario, proszę Cię, aby oni mogli też poczuć tę Twą obecność. I z tego obrazu, jak z wentylatora jakiegoś, zapach róż, kwiatów pokrywa cały autobus. Świadkiem jest moja siostra. Wszyscy na siedzenia zaczęli krękać. W przejściu zaczęli krzyczeć. Tak trzymali ręce do Matki Bożej, a do autokaru wleciało takie kolorowe światełka, jak świetliki. I nagle one zaczęły krążyć. Kierowca nie mógł już jechać, bo wszyscy krzyczeli, płakali. I zatrzymał autobus, a słońce zaczęło się zbliżać w naszą stronę. I ze słońca wychodziła piękna, wielka hostia. Myśmy to wszyscy widzieli. I pulsowało jak serce. J2S. Taki znak nam Matka Boża zostawiła. I po kilku, to nie była jedna minuta. To mogło być nawet chyba z 3 minuty, bo na pewno było. Bo ludzie krzyczeli, to była wielka modlitwa. I po tych 3 minutach może nagle nie ma nic. I wtedy dzieje się rzecz niesamowita, bo kierowca autobusu, kierowca zaczyna płakać. Poprosił o mikrofon, kiedy to wszystko się skończyło. I mówi, ja byłem do teraz protestantem. Myśmy nie wiedzieli, że kierowca był protestantem, a oni nie wierzą w Matkę Bożą. Od dzisiaj, i to było pierwsze nawrócenie, od dzisiaj wierzą w Ciebie, Mario. To było coś niesamowitego. Dzielę się tym z Wami i ten obraz, widzicie, tak przypadkowo znajduje się w Waszej wspólnocie i myślę, że Matka Boża, ona wie, dokąd i kiedy miała przyjść. Pół węża dać. Mógł zapłać.